Proszę Państwa, zastanawialiśmy się poprzednim razem, jaki to modus operandi przyjmą bezpieczniacy w Wielkim Poście, który właśnie dzisiaj się zaczyna, bo w karnawale, wiadomo, zatańczenie na umór to jest nawet dowcipny modus operandi. No i co dwie głowy, to nie jedna zaprzyjaźniona pani ze sfer dyplomatycznych, którą najwyraźniej musiały wspierać proroctwa, nawet mową wiązaną przesłała mi taką zapowiedź. Ten wierszyk Państwu tutaj zacytuję, jest krótki, więc proszę się nie niepokoić. Jak karnawał, to jest zawał. Teraz pość, więc w gardle ość, mówienia dość. Jak usłyszymy zatem, że komuś utkwiła ość w gardle jakiemuś tam ważniakowi, no to żebyśmy pamiętali, kto to przewidział. Przewidziała to znajoma pani ze sfer dyplomatycznych. No ale nawet i ona nie potrafiła przewidzieć tego, że cudownie odnajdą się dokumenty tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. I to gdzie się znalazły? Pod samą latarnią, bo w czeluściach gmachu sejmowego. No już lepiej nie można było trafić. Z jakiegoś powodu strasznie to zdenerwowało byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, Lecha Wałęsę, który zaczął się odgrażać, że tym razem nie daruje. Ale nie powiedział, nie wyjaśnił, komu nie daruje, czego nie daruje, bo przecież on nie był agentem Bolkiem, więc po pierwsze, dlaczego go tak akurat jego to zdenerwowało? No i komu i co, czego nie zamierza darować? Wygląda na to, że z obfitości serca usta mówią i że te zagadkowe pogróżki byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju świadczą o tym, że była zawarta jakaś umowa, której ktoś nie dotrzymał. Takie umowy bywają dotrzymywane w czasach spokojnych, ale teraz nie mamy czasów spokojnych, mamy wojnę na górze, która jest, jak sądzę, coraz lepiej, to chyba widać, połączona z selekcją kadrową w przededniu nowego etapu dziejowego, jaki nas czeka, znaczy nas też, ale przede wszystkim nasz nieszczęśliwy kraj. No i tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, żadne najświętsze, chociażby najbardziej solenne porozumienia wcale nie muszą być dotrzymywane. I być może z tego względu taka nerwowość zapanowała nie tylko ze strony pana prezydenta Wałęsy, ale również całego salonu, a nawet generała Gromosława Czempińskiego. Generał Gromosław Czempiński na gościnnych występach u pani Moniki Olejnik zbagatelizował to znalezisko. Wprawdzie twierdzi, że on tych dokumentów nie widział, ale skądś wie, że to są wszystko fałszywki, bo są kserokopie z kserokopii, w ogóle bez żadnej wartości. I jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż pan generał Czempiński twierdził, że on był w wywiadzie. W wywiadzie takie rzeczy, to znaczy fałszowanie, robili profesjonalnie, podczas kiedy Służba Bezpieczeństwa to robiła to po partacku. Ciekawa rzecz, że w życiorysie generała Czempińskiego dostępnym na Wikipedii jest wzmianka o tym, że on nadzorował Polską Akademię Nauk, ale nie z ramienia żadnego wywiadu, tylko z ramienia Służby Bezpieczeństwa, więc jeżeli już bezpieczniacy się w ten sposób denuncjują, no to macie Państwo pogląd, jak daleko, jak głęboko wojna na górze sięga. Nie wiadomo, co z tego wyniknie, bo oczywiście cały salon murem stoi za prezydentem Wałęsą. Nie wierzą ostentacyjnie w te dokumenty, chociaż też nie wszyscy wiedzą, co tam jest. A to są dokumenty, których używała Komisja Jerzego Ciemniewskiego, tak nazwana od nazwiska przewodniczącego, od osoby przewodniczącego, której celem miało być zbadanie prawidłowości wykonania uchwały lustracyjnej przez ministra Macierewicza.